Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Czarny Pantagra, to jest Farming Simulator 22, i dzisiaj odpowiemy sobie na pytanie, czy można sprzedać zakupiony budynek. Jest to pytanie, które zadaliście mi wielokrotnie w komentarzach, i postanowiłem dla Was to dzisiaj po prostu sprawdzić. Także jestem na mapie ojbeiron i po prostu kupię sobie najpierw jakiś dowolny teren. Zrobiłem to. A teraz kupię kilka budynków i zobaczymy, czy będę w stanie je sprzedać. A jeśli tak, to za jakie pieniądze? Także wchodzę w sklep, wchodzę do menu budowy, a następnie wybieram sobie jakieś budynki. Weźmy na to jakiś budynek produkcyjny, na przykład niech to będzie Cieśla i postawmy go sobie na moim terenie, który będzie, o właśnie tutaj. Przy okazji, zachęcam Cię bardzo serdecznie do zostawienia subskrypcji na kanale, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, a jeżeli już jesteś subskrybentem, to koniecznie upewnij się, że masz włączony dzwoneczek. Przy okazji, zapraszam Cię również na TikToka, do którego link znajdziesz w opisie do tego filmu. Jak widzicie, postawiłem sobie jeden budynek, i teraz postawię jeszcze jakiś drugi. Weźmy jeszcze jakąś zagrodę dla zwierząt powiedzmy, pastwisko dla krów. I może weźmy jeszcze jakąś tam ozdobę, czyli na przykład bramę. Może, o tak, tutaj. I mamy bramę. Zbyt stromy teren. No ale tutaj już, jak widzicie, teren jest dobry. Kupiłem sobie kilka budynków. I co teraz? O, jeszcze tutaj zrobiłem sobie, zrobiłem jedną bramę. Dobra, wystarczy bram. Teraz moi drodzy, co dalej? Jak widzicie, kupiłem kilka budynków, powiedziałem to przed chwilą. I jeżeli teraz najadę sobie na jakiś budynek, zobaczcie, on się podświetla delikatnie na niebiesko. Gdy na niego kliknę, mogę go sprzedać. Cieśle kupiłem za 60 tysięcy euro, i jak widzicie, za tyle samo mogę sprzedać. Więc no to się po prostu, można powiedzieć, opłaca. Jeśli dobrze pamiętam, cieśla kosztował 60 tysięcy, tak dokładnie. Minusem czegoś takiego jest fakt, że jak widzicie tekstury się zmieniły i jak wcześniej miałem pole, tak teraz mam beton. No to idźmy dalej, czy wszystkie budynki jesteśmy w stanie w ten sam sposób sprzedać. Zobaczcie, szklarnie jak najbardziej możemy, dodatkowo możemy zmienić nazwę budynku i mogę powiedzieć, że to na przykład będzie budynek o nazwie... Oj, czekajcie... Heniek... Dlaczego by nie? Mogę sobie ją tak nazwać, więc tutaj nazwy budynków możemy sobie zmieniać. W każdym razie mogę sprzedać i jak widzicie, znowu nie stracę na tym pieniędzy. Zobaczmy, jak wygląda kwestia pastwiska dla krów. Tutaj również mogę sobie sprzedać i praktycznie rzecz biorąc, jeśli dobrze pamiętam, pa pastwisko dla krów ile mnie kosztowało? 75 tysięcy i tyle samo. Odzyskałem. Zobaczcie, jeszcze tutaj na bramę, dlatego że bramy, moi drodzy, nie da się sprzedać. Zobaczcie, brama to jest obiekt, klikam na niego teraz, którego nie jestem w stanie usunąć, a na pewno nie w ten sposób. Także, jeżeli weźmę sobie, na przykład ozdobę i wezmę sobie jakiś tam płot ogrodzenie. O, zrobię sobie taki taki płot, powiedzmy, zrobiłem sobie o, taki taki płot. No to zobaczcie, że ja tego płota, płotu, przepraszam, ja tego płotu nie jestem w stanie w żaden sposób tutaj usunąć. Jak usunąć płot? To jest moje drodzy pytanie do was. Dajcie znać w komentarzach, jeżeli wiecie. Generalnie, jeśli chodzi, jeszcze może o oświetlenie sobie sprawdźmy, tak z ciekawości, czy jestem w stanie je usunąć. Tak, oświetlenie jak najbardziej. I jak widzicie, cena sprzedaży jest równa cenie zakupu. Właściwie cena zakupu jest równa cenie sprzedaży. Zmieniają się tekstury, ale nie zmienia się moi drodzy cena. Także możemy sobie sprzedawać zakupione przedmioty, chociaż nie wszystkie, bo jak widzicie, ogrodzenia już nie za bardzo. Jeszcze spróbuję średnią szopę ogrodową tutaj postawić i ją teraz sprzedać. Jak widzicie, bez najmniejszego problemu możemy tak zrobić. To co mnie ciekawi, to fakt, że nie jestem w stanie w żaden sposób sprzedać płotu, co dla mnie jest po prostu dziwne. Nie wiem czy to jest bak, czy nie. Natomiast jeżeli wiecie, w jaki sposób pozbyć, się właśnie takiego ogrodzenia, dajcie proszę znać w komentarzu. Sprawdzę sobie jeszcze taki płot. Może jeszcze jakiś żywopłot znajdę, ależ tych płotów tutaj jest. Mamma mia. Sprawdzę sobie tak. Zbyt stromy teren. To może tutaj zbyt stromy teren. o, 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 o było przez chwilę chyba. O, 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 było, było, dobra, postawimy ten, który tu jeszcze jest taka, bra to jest brama, to nie, to nie chcemy bramy, jeszcze może jakiś żywopłot sobie postawię, proszę. No i teraz, moi drodzy, sprawdźmy, czy jestem w stanie w jakiś sposób to usunąć. No, nie znam, nie znam sposobu, moi drodzy, który sprawiłby, że pozbyłbym się teraz tego żywopłotu. Więc wniosek z tego taki jest, jest po prostu prosty. Jest po prostu prosty, ale powiedziałem, można sprzedawać większą część budynków, ale istnieją budynki, których po prostu nie będziemy w stanie postawić. Jeżeli znacie sposób, w jaki możemy tak naprawdę pozbyć się tego ustrojstwa, dajcie znać proszę w komentarzu, gdzie to było. Tutaj to było, zobaczcie, mamy sobie płot, mamy bramę, bramę możemy otwierać, natomiast płotu. No, nie ruszymy w żaden sposób. Mamy tutaj tą siatkę, mamy tutaj taki żywopłot, to przez to możemy przechodzić. No i mamy żywopłot, ten pełny żywopłot, który tam sobie postawiłem. Jak widzicie, nie jestem w stanie tego usunąć. Znacie sposób, jak to zrobić? Dajcie znać w komentarzu. A tymczasem ja się z Wami żegnam. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Trzymajcie się, cześć.